Cześć, z tej strony Robert. Słuchajcie, tak jak napisałem na Facebooku, chciałbym rozpocząć taki cotygodniowy cykl. Chciałbym wam nagrywać swoje spostrzeżenia, jakieś tam przemyślenia. No i generalnie chciałbym, żebyście, jeśli będziecie mieli chęć, wykorzystywali to, co mówię w walce z bookmacherami. Być może skorzystacie. Te podpowiedzi wam zasugerują typy do zagrania i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystko robię po to, żebyście poznali moje zdanie. Ja uważam, że doświadczenie, które zdobyłem przez te bodajże już 19 lat, pozwala patrzeć na te zakłady bukmacherskie troszeczkę inaczej niż zapewne początkujący patrzą. Także słuchajcie, pewne drużyny dają mi zarabiać bardzo, bardzo długo w dystansie, więc chciałbym się podzielić tymi spostrzeżeniami, przemyśleniami swoimi. I będzie mi bardzo miło, jak ktoś napisze mi tam, że dzięki moim, załóżmy, wskazówkom udało mu się wygrać. A jeśli mu się nie uda wygrać, to niech też to napisze, to wtedy będę się coraz bardziej przykładał do tego, choć poświęciłem teraz godzinę czasu na to, żeby przejrzeć bardzo dokładnie tą ofertę weekendową i żeby wygrzebać te pozycje, które według mnie mają bardzo duże szanse na to, żeby zostały trafione. Słuchajcie, chciałbym, żeby to nie było zbyt długie, żebyście nie spali tam po drugiej stronie, więc postaram się to zrobić bardzo szybko. Słuchajcie, zaczynamy od soboty. W sobotę ja sobie zwykle odpalam, tak jak widzicie, flashscore.pl, odpalam sobie do tego kursy, żeby na przykład nie grać meczów, tak jak wam mówiłem, na przykład o tego typu Schalke Eintracht na dwójkę 1,25. Absolutnie ja to w ogóle omijam, nawet nie patrzę czegoś takiego. Wiem, że może tu się skończyć, może być wynik 0-5, ale akurat to jest liga niemiecka, o lidze niemieckiej moje zdanie znacie. Ja co kolejkę gram odwrotnie, także akurat w tym meczu ja będę grał na szalkę. Nieważne. Słuchajcie, pierwszy mecz, który rzucił mi się w oczy, to jest mecz Southampton z Fulham. Tak jak wam napisałem na Facebooku, ja tu nie będę robił jakiejś nie wiadomo jakiej solidnej analizy, w sensie jakiejś szczegółowej, takiej, żeby wam tam godzinę o meczu gadać, bo jak wielokrotnie pisałem, słuchajcie, te analizy sportowe, to wiecie o co czasami one są, tak? Można je sobie, że tak powiem, z przymrużeniem oka potraktować. Słuchajcie, ale są, tak jak mówię, mam wybrane pewne ekipy, jak zobaczycie w kolejnych odcinkach te drużyny się niektóre będą powtarzały, one będą dawały nam zarabiać kasę. I tak jak mówię, stawkujcie oczywiście, żeby nie stać w miejscu, ruszajcie tą stawką, dobierzcie ją odpowiednio. Pamiętajcie, ta zabawa, znaczy ta gra u bookmachera ma wam dawać przede wszystkim tak zwany fun, żebyście się cieszyli i żebyście sobie coś tam zarobili. Absolutnie nie traktujcie tego jako hazardu. Jeśli ktoś ma już takie fazy, że musi grać, mam kolegę, który dzwoni do mnie o 2, 3 w nocy, żeby cokolwiek mu dać, bo on właśnie wstał i on musi coś zagrać, no to już się kwalifikuje do leczenia i nie polecam tego typu. Jak już macie takie symptomy, że musicie coś zagrać, to wtedy naprawdę warto się zastanowić. A test jest bardzo łatwo zrobić, bo taki gracz uzależniony, ja dostaję masę maili takich pod tytułem: jak to pan nie gra? Sobota, niedziela, pan nie gra? No pan chyba zwariował, już tam jest 50 tysięcy pozycji do zagrania. A ja akurat, są czasami takie weekendy, gdzie nie znajduję żadnej pozycji do gry. No więc ja tego po prostu, ja jak nie ma czegoś wartościowego do gry, to po prostu odpuszczam temat. Słuchajcie, pierwszy ten mecz, tak jak wam powiedziałem, Southampton Fulham. Gdzieś mi się obiło, dzisiaj czytałem, że trener Fulham ma wystawić w ostatnich tych meczach już, bo tu jest 38 kolejek, czyli są 3 mecze do końca. Fulham spadł już z ligi i trener ma dać szansę jakimś tam młodzikom, nie młodzikom, no generalnie rezerwowym, tak? Z tego co kojarzę, Southampton u siebie jest bardzo solidną drużyną i z tego, co mówił mi kolega, w Anglii jest tak, że oni walczą generalnie o każdą pozycję, bo każda pozycja jest jakoś tam płacona, więc prawdopodobnie Southampton będzie chciał się jeszcze bić o lepszą pozycję, więc uważam, że w tym meczu, prosimy jeszcze, jakie wystawili kursy bukmacherzy, zobaczcie, aż dwa z kawałkiem wystawili, no bo oni oczywiście zakładają, że to jest mecz już o pietruszkę, więc dla bukmacherów takie kursy są ok. Słuchajcie, ja w tym meczu polecam zagrać
na wygraną Southampton. Oczywiście, żeby mieć jak największą przewagę nad bukmacherem, polecam dodać opcję draft no bet, czyli remis nie ma zakładu. Kurs będziecie mieli koło tam 1,30-1,40, ale myślę, że warto, bo to jest bardzo fajny typ i myślę, że ma bardzo duże szanse, że Southampton wygra ten mecz, a jak się stanie jakiś cud i zremisują, bo w ogóle wygranej Fulhamu ja nie biorę pod uwagę, jeśli ma wyjść rezerwa, no to nie dajmy się zwariować. No, tak jak mówię, na sportowo tych meczów tak w 100% nie warto rozstrzygać, bo gdyby tak było, to by, wiecie, wszyscy wygrywali u Bukmachera, ale tak niestety nie jest. No, wydaje mi się, że tutaj opcja, że wygra Fulham, w ogóle nie wchodzi w grę. Aczkolwiek pamiętajcie, to jest bukmacherka. Ostatnio podawałem wam typ Chelsea gdzieś tam na Facebooku z mega słabo grającym Arsenalem i wydawało mi się, że no co jak co, ale Chelsea, dobra, no może zremisować, ale przegrać, no to raczej bardzo marne szanse. Wynik znacie, Chelsea przegrało 0-1, więc mnie już nic nie zdziwi. Dlatego ja odpowiednio stawkuję, ja nie podniecam się, tak jak wam nieraz pisałem, 10 trafieniami pod rząd albo 5 nietrafieniami pod rząd, bo ja wiem, że to jest wygrane i przegrane, to jest element tej gry, więc ja tak dobieram stawki, żeby po prostu w cudzysłowie nie płakać po przegranej, tak? Więc ja w tym meczu proponuję zagrać Southampton draft no bet. Słuchajcie, kolejnym typem, który wpadł mi w oko, Już wam mówię. No jest ten meczek. Juventus. Mój brat kibicuje na maksa Juventusowi. Szaleje wręcz za tym zespołem. Słuchajcie, tak jak pisałem ostatnio, Inter o nic nie gra, bo Inter już ma tak zwanego mistrza. Ale Juventus natomiast, a jak pewnie wiecie z poprzednich sezonów, tu się cuda dzieją w końcówkach, jeśli chodzi o wyniki. To znaczy cuda. No, ci, co muszą wygrać, to przeważnie wygrywają. Tak jest we włoskiej lidze. No więc tu Juventus tak naprawdę ma szansę jeszcze być na drugim miejscu. Tak? Jakby, no ma szansę. Jeszcze teoretycznie ma szansę. Więc Juventus ma o co grać. Inter nie gra o nic. Dla mnie absolutnie numer jeden to jest Juventus. Oczywiście również polecam wam opcję draft no bet. Na wszelki wypadek gdyby mistrz jednak postanowił przeciwstawić się Juventusowi i wpadłoby na przykład jakieś 2-2, wtedy nie przegracie pieniędzy, a będziecie mieli zwrot. Jeśli ktoś uważa, że kursy na przykład na te mecze, na te typy remis nie ma zakładu są małe, bo są tam 1,30, 1,40, to ja polecam mu zrobić 2-3 takie mecze i tak sobie regularnie grać, pisać sobie w zeszycie swoje wygrane, swoje przegrane i zobaczycie w dystansie, jak wiele wam się pieniędzy udało uratować, bo jak pewnie sami widzicie po swoich kuponach, bardzo często wpada w takich meczach, gdzie niby ktoś jest bardzo dużym faworytem, tak jak ja tu uważam, że tu Juventus jest absolutnym faworytem i no ja rozumiem, że Inter zdobył mistrza i tak dalej, ale nie wierzę, żeby tak solidna drużyna jak Juve nie skorzystała z szansy i nie, przynajmniej nie wskoczyła na czwartą pozycję, która gwarantuje awans do Ligi Mistrzów, tylko żeby odpuścili to i na przykład, nie wiem, chcieli grać w Lidze Europy. Nie wierzę w coś takiego. Uważam, że absolutnie tutaj Juventus stanie na głowie, żeby ten mecz wygrać. Zabezpieczam się dodatkowo, więc gram opcję draft no bet. Polecam wam ten sposób. Wyniki są fenomenalne. Jest, kurs jest oczywiście niższy, ale macie 66% z kawałeczkiem szansy, że traficie ten mecz. Albo że będzie zwrot, tak? No, w przypadku remisu będzie zwrot. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, następny mecz, to was pewnie troszkę zaskoczę, tych przynajmniej co śledzą moje typy. Ostatnio na Facebooku podałem taki kuponik, gdzie miałem swoje ulubione drużyny. Olympiakos, Berekum Chelsea, to są drużyny, na których wielokrotnie zarobiłem pieniądze. I niestety, na moje nieszczęście, pomyślałem sobie, że no Chelsea, nieraz takie głupie powiedzenie, nie wiem czy słyszeliście w punktach RSTS-ie czy w Fortunie, te dziadki co siedzą, to nieraz, ja nieraz słyszę takie coś, graj Chelsea, to wygrasz pieniądze.
I słuchajcie, tak mnie to Chelsea jakoś zaintrygowało, że sobie pomyślałem, kurczę, no faktycznie, no z mega słabo grającym Arsenalem muszą wygrać, no. Tak naprawdę nie musieli, no i nie wygrali, przegrali mecz. Ale nie wiem, czy czytaliście tą moją historię, początki na forum Typosfera i tak dalej. Ja tam jakby opublikowałem pierwszy tak zwany sposób na bookmachera, który sobie wymyśliłem i który sprawdzał się w dystansie. I słuchajcie, ja napisałem tam takie zdanie: dobra drużyna nie przegrywa dwóch meczów z rzędu. Więc słuchajcie, to jest jakiś tam puchar angielski, ale nie ma, po prostu ja nie wierzę, żeby tak dobra drużyna jak Chelsea pozwoliła sobie na to, żeby teraz drugi mecz z rzędu przegrać w pucharze, w finale tym bardziej. Normalnie pucharów się nie gra, bo jak wiecie, jest to słynne powiedzenie, kto gra puchary, to nie jada suchary, ale no ale tutaj po prostu myślę sobie, nie, to jest po prostu niemożliwe, żeby Chelsea nie wygrała tego pucharu. Dodatkowo kursy, które ustawił bookmacher, są idealne. To jest idealny kurs na to, żeby go trafić. O kursach kiedyś wam opowiem, bo ja też na to zwracam szczególną uwagę. Gdyby tu było na przykład 2,15, w życiu bym tego nie zagrał. Przy wyższym niż 2,15 również. Ale 1,95 kurs to jest taki idealny kurs, który się sprawdza w historii, że w pucharach, w finałach ten kurs często, gęsto był trafiany. Więc tutaj moja rekomendacja: grać na wygraną Chelsea. Oczywiście może tu być remis, może Chelsea wygrać po remisie, ale no jak uważacie? Ja tutaj obstawiałbym gołą jedynkę. Wydaje mi się, że oni się zrehabilitują za ten przegrany mecz z Arsenalem i tutaj pewnie wygrają. Słuchajcie, kolejnym typem, który mam tutaj sobie zanotowałem, to już wam powiem, jaki to jest typ. To będzie taka magiczna drużynka, która się nazywa. Już ich szukam. Zaraz zobaczymy, bo może to było na samym początku. Jedna. Tak. Zobaczcie, Afryka, Liga Mistrzów, playoffy. Jest tutaj drużyna, która dała mi wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie zarobić kasę. Tą drużyną jest drużyna Simba z Tanzanii. Słuchajcie, normalnie w tych takich rozgrywkach afrykańskich warto grać na gospodarza. Bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko tutaj wpada dwójka. Tu jest jeszcze mecz i rewanż do tego, więc Simba będzie grała u siebie. Już możecie sobie zapisać, że ta Simba u siebie według mnie, no myślę, no nie powiem, że to jest pewniak, bo pewniaków nie ma, ale ja w ciemno gram tą Simbę. Ona u siebie jest po prostu genialnym zespołem i myślę, że ma szansę. Słuchajcie, w tym meczu, jak widzę kurs 3,85 na tą ekipę, to tak sobie myślę, remis 2 biorę w ciemno. Naprawdę. Ten Kaiser to nie jest jakaś wybitna drużyna. Ten Kaiser gra sobie tak, zobaczcie, większość ma remisów. Wygrane zdarzają się bardzo rzadko. Naprawdę. Natomiast ta Simba, petarda. Dla mnie petarda. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, oni przegrali z Al-Ahli. To jest bardzo mocna drużyna, która zdobywała wielokrotnie Mistrzostwo Afryki. Drużyna naprawdę mega, mega mocna. Jeśli ta drużyna u siebie wygrała z Simbą 1-0, no to wydaje mi się, że tutaj jak wygra Simba, to naprawdę nie będzie wielkiej niespodzianki. Aczkolwiek blokuje mnie przed postawieniem na gołą dwójkę to, że po pierwsze w tych rozgrywkach afrykańskich zwykle wygrywa gospodarz, a do tego druga rzecz, że będzie rewanż, więc nawet jak tu wpadnie 1-0, to ta Simba na bank przejdzie dalej i z tym Kaiserem wygra. No chyba, że się skończy 5-0, to wtedy nie, ja wtedy też nie zmienię, też będę grał na Simbę w kolejnym meczu. Mój typ na ten mecz, remis 2, po świetnym pewnie kursie. Zaraz zobaczmy, jakie oni tutaj dają kursy. Na remis 2. 1,73.
No to 1,73 jest akceptowalne. Jak ktoś lubi ryzyko, to zagrajcie sobie Simba Draft No Bet i wtedy będziecie mieli 2,70 kurs w PZBuku, czy tam 2,50. Pewnie jeszcze tu nie ma STS-a i profa, ale prawdopodobnie też wystawiam Fortuna. Mój typ na ten mecz, zaryzykowałbym remis 2 na Simbę, ewentualnie Simba Draft No Bet. Kolejnym meczem, który wpadł mi w oko, to jest mecz z Ligi Belgijskiej. I słuchajcie, tutaj wychodzi tak zwane, wydaje mi się, takie po prostu opatrzenie, doświadczenie jakieś takie. Jak ja widzę mecz Genk Anderlecht, ostatnio rozmawiałem z kolegą, jak żeśmy rozmawiali, doszedłem do tej pozycji Genk Anderlecht, to w ciemno mówiłem, słuchaj, tu będzie remis. Tu będzie remis, bo te zespoły to są bardzo dobre zespoły i one przeważnie, jak widzę wyniki tych zespołów, to jest remis. I oczywiście nie zagrałem tego, tak? No bo przecież miałem inne kupony, lepsze, bardziej pewne, w cudzysłowie pewne. I nie zagrałem. I zobaczcie, w ostatnim meczu oczywiście Genk z Anderlechtem 2 dni temu był remis. Ten mecz był bardzo wyrównany, patrząc po statystykach. I teraz zobaczcie, co robi Bukmacher. Bukmacher, kurczę, tutaj 2 dni później jest to samo zestawienie. Grają ci sami prawdopodobnie zawodnicy. I zobaczcie, co robią Bukmacherzy. Wystawili, co prawda, na początku 2,40, ale zaczyna tutaj kursik lecieć do dołu. Już pewnie poszła jakaś informacja na jakimś tak zwanym fejkowym forum, jak ja to nazywam. Ktoś tam pewnie coś napisał, że Genk odpuści, albo ma kontuzję, albo cokolwiek. I ludzie zaczynają lecieć po prostu na jedyneczkę. Co ja polecam w tym meczu zagrać? I tu was pewnie zaskoczę. Ja w tym meczu, jak zwykle, polecam zagrać po kursie 3,85 albo 3,70. Goły remis. W tym meczu zobaczycie, że szansa na to, że będzie remis, jest bardzo, bardzo, bardzo duża. To według mnie. Możecie oczywiście, ja w tym meczu słowo dam wam daję, w życiu bym nie zagrał na jedną drużynę czy drugą, czyli na przykład, nie wiem, na jedynkę czy na dwójkę. Nie zagrałbym, absolutnie, ale remis biorę w ciemno i ja ten mecz sobie oczywiście zagram. Polecam go zagrać. Wiem, że typowanie remisu wydaje się, że to jest jakieś mega trudne, ale jak doskonale wiecie, tu może być 1-0-0-0-0-1. Żaden wynik pewnie nikogo nie zdziwi. Ja polecam, podobnie jak 2 dni temu, zagrać w tym meczu remisik. Tym bardziej, że jest kurs tak wysoki, aż 3,80 można złapać na remis. 3,85 nawet bez kliku. Polecam zagrać, zapisać sobie. Ja w tym meczu typuję remis. Słuchajcie, następny mecz, jaki mi wpadł z tej soboty, bo jesteśmy na sobocie, to jest znowu moja jedna z ulubionych ekip. Jadę sobie niżej, jadę. Przejrzałem te wszystkie mecze, ale powiem wam szczerze, że naprawdę ja tam nie znajduję nic w takiego, jakby to nazwać, wartościowego do zagrania. Więc wybieram sobie moją ulubioną ligę i już ją mam. Tanzania, Ligi Kubara. I zobaczcie, jeden znowu z moich ulubionych zespołów do gry poza Simbą, to jest zespół Azam. Też ich wielokrotnie podawałem na Facebooku. Kto śledził, ten pewnie zagrał, wygrał i się cieszył z kasy. Ten Azam jest bardzo mocny u siebie w domu. Naprawdę oni wygrywają większość spotkań. Ta drużyna, z tego co kojarzę, na wyjazdach gra bardzo przeciętnie. Można sobie oczywiście to szybko sprawdzić. I ten Azam jest naprawdę, naprawdę bardzo mocny. Zobaczcie, oni przegrali tylko z Young Africansami, a to jest czołówka tej ligi, więc mecz za meczem wygrywają. Ci natomiast na wyjeździe grają bardzo słabiutko, bardzo słabiutko. Więc według mnie w tym meczu trzeba zaznaczyć jedynkę. I to nie ma się nawet nad czym zastanawiać. Draft No Bet nie wchodzi w grę, bo tu będzie niski kurs, więc ja tutaj zaznaczyłbym jedynkę. Zespół Azam dał mi wielokrotnie za wygrać kasę, więc ja w tym meczu obstawiam wygraną zespołu Azam. Słuchajcie, przechodzimy do niedzieli. To już będzie końcówka. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. A w niedzielę, słuchajcie, mamy takie rodzyneczki.
Ja wiem, że oczywiście są mecze typu Atalanta na dwójce, potem 1-20, że ona na pewno wygra i tak dalej, ale tak wam mówiłem, ja te kursy poniżej 1-40 na dwójkę to w ogóle nawet nie patrzę na to. Czyli na przykład West Bromwich Liverpool, ja tego jak widzę tylko 1-23, to dziękuję, do widzenia, nie gram w ogóle czegoś takiego, bo pisałem sobie to kiedyś i wiem, że na 100 takich meczów cała masa nie wejdzie. Będą remisy i się nic nie stanie, bo pewnie Liverpool wygra później. Nieważne. Oni pewnie muszą wygrać, nie wiem, nie patrzę teraz w tabelę. Słuchajcie, jest tutaj zespół według mnie w lidze francuskiej, który cały sezon gra fenomenalnie. W tej chwili jest przedostatnia kolejka. Ten zespół, o którym mówię, to jest oczywiście Lille. I według mnie ten Lille przypieczętuje mistrzostwo właśnie w tym meczu. Zobaczcie, tam są bodajże dwie kolejki do końca, 36 spotkań już jest rozegranych. Tak, dwie kolejki zostają do końca. Z tego co sprawdzałem wcześniej, oni grają ostatni mecz z Angers na wyjeździe, ale nie sądzę, żeby oni chcieli czekać aż do ostatniej kolejki na to, czy ich nie daj Boże PSG nie dogoni. I myślę, że te Lille u siebie z tym Saint-Étienne, które już tak naprawdę nie gra o nic, bez problemu wygra. Kurs jest oczywiście lichy, tak? No bo wiadomo, że w takich meczach kurs będzie lichy. Ale tak jak wam mówię, 2-3 meczyki po takich kursach i robi się nam, jak to ktoś kiedyś tak fajnie mój kolega nazywał, robić się współczynnik 2. Czyli tak naprawdę wybierasz sobie takie 2-3 mecze, bijesz za 1000 zł i masz 1000 zł wygranej, tak? Jeśli dojdziesz już do takich stawek. A nawet jak grasz mniejszymi stawkami, to też sobie rób takie kursy po dwa i podwajaj sobie wtedy kapitał i bardzo szybko zobaczysz, jak ci się będzie ten kapitał powiększał. Broń Boże, po raz enty mówię, nie słuchajcie tych, nie wiem jak ich nawet nazwać, tych ludzi, tych mądralów, którzy wam mówią, tam nie graj takich kursów, 1,37, co ty, miej jakiś tam, wiesz, miej klasę i graj sobie kursy po 2,50. Nie dawajcie się nabierać. W większości to są tak zwane trolle od bukmacherów. Im zależy na tym, żebyście przegrywali pieniądze, więc zawsze będą was wyśmiewali. Słuchajcie, ja kiedyś trafiałem, pokazywałem jak trafiam kupon za kuponem, a nawet chyba na Facebooku coś takiego było, że grałem jakieś tam półtora po kursach 1,16, 1,20 i trafiałem na przykład 5-6 meczy pod rząd i byli ludzie, którzy potrafili napisać, co to jest za trafienie, facet trafił niby 5 meczy, a w każdym był kurs 1,16. Słuchajcie, no każdy, kto umie liczyć i kto siedzi w tym troszeczkę, wie, że trafienie kursu 1,16 niestety w tej bukmacherce to jest też wyczyn. Jeśli ktoś myśli, że to nie jest wyczyn, to niech napisze mi na Facebooku takie ze 3 kupony z takimi kursikami po 1,15 i przynajmniej po te 3-4 mecze na kupon i zobaczycie bardzo szybko, o czym ja mówię, że on prawdopodobnie nie trafi żadnego kuponu, jak trafi jeden, to i tak będzie na dużym minusie. Dobrze, w tym meczu Lille Saint-Étienne według mnie pewna jedynka, nie ma w ogóle o czym mówić. Słuchajcie, i ostatni mecz, bo już gadam 23 minuty, pewnie już część z was śpi, bo liczyliście pewnie, że ja będę podawał takie mecze mega, mega, mega pewne, a ja tutaj wymyślam jakieś simby, nie simby i tak dalej, ale tak jak wam mówię, o zobaczcie, tu jest świetny też mecz, Pyramids gra z Enyimbą. Jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów. Ten zespół będę na 100% grał w rewanżu. Tu nie wiem jaki jest kurs. Nie ma jeszcze kursów. Na 100% tą Enyimbę będę grał jak będą grali w rewanżu. I oni prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, tego piramidza egipskiego bodajże ograją. Słuchajcie, ostatnim typem jaki sobie tutaj wymyśliłem, to jest zespół, który w zeszłym sezonie dał zarobić wiele razy. W tym sezonie również rozpoczął z tak zwanego wysokiego C. Co prawda grają z mega mocną ekipą, ale wydaje mi się, że tutaj jeśli bukmacherzy wystawią kurs duży, czytaj powyżej 1,80, to ten mecz należy bezwzględnie zagrać. Już szukamy, szukamy. Liga Norweska, zobaczcie. Jest taki zespół, pewnie go kojarzycie, Bodø Glimt. Fenomenalna ekipa, ile ona dała ludziom w zeszłym sezonie zarobić, to ten wie co grał. Słuchajcie, ja wiem, że Rosenborg to Rosenborg, już ludzie już grają, już tam poszła jakaś fama pewnie, ale zobaczcie co się dzieje.
2,36 na to, że wygra Bodo Glimt. Coś nieprawdopodobnego. Ja oczywiście w tym meczu zagram sobie jedynka Draft No Bet za 1,68 i uważam, że to jest, załóżmy, to plus ten poprzedni, na przykład plus Lille, to już jest świetny kuponik. Szansa, że to Bodo Glimt wygra z Rosenborgiem, według mnie jest bardzo duża. Zobaczcie, w ostatnich dwóch meczach 5-1, 2-0, zespół, który u siebie naprawdę wymiata. Ten zespół wymiata. Rosenborg na wyjazdach mnie nie przekonuje. To jest zespół typowo pucharowy. Jak będziecie kiedyś go widzieli w pucharach, to podobnie jak Milan, możecie z zamkniętymi oczami taki zespół grać i zapisać sobie. W lidze im nie idzie czasami, a w pucharach dokonują cudów. No ja tutaj uważam, że zobaczcie, ostatni mecz 5-1 w 20 roku, tak? W 20 roku w listopadzie, czyli to było pół roku temu. No i ja uważam, że tutaj te Bodo Glimt ma mega duże szanse wygrać, mega duże szanse. Jedynym ryzykiem, jaki jest do tej pory w tym meczu, to uważam, że to jest to, że tu dopiero rusza sezon. Więc tak naprawdę te siły są jeszcze niby niezbadane, nieocenione, ale zobaczcie, 2-0 na wyjeździe Kristiansand z Kristiansandem i 3-0 u siebie z Tromso. Tromso to też nie są ogórki i przynajmniej nie byli. No jak to się mówi i tu uważam, że jest przegięcie i być może ktoś celowo puścił fejka jakiegoś, żeby ten kurs na Bodo jeszcze windował. Żeby go sobie po 2,50 na przykład zagrać. Ja w tym meczu polecam zagrać jeden draft no bet, znowu mieć tą przewagę nad tym bukmacherem, że jak to się mówi, nie daj Boże, wskoczy remis 2-2, to macie wtedy zwrot stawki. Także słuchajcie, to by było na tyle, to polecam do gry. Wybrałem to dosyć szybko te mecze. Wydaje mi się, że im mniej się kombinuje w tej bukmacherce, tym oczywiście wyniki są lepsze. Można oczywiście tych typów znaleźć jeszcze więcej, ale uważam, że te 8 czy 9 ich tam było w zupełności wystarczą, żeby z tego zrobić sobie 2-3 kupony i wygrać kasę i w poniedziałek iść do punktu ją odebrać. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Starczy tego gadania na dzisiaj. Jak Wam się będzie podobało? Póki co będę co tydzień to nagrywał, chyba że Wam się to przestanie podobać, albo będzie tak, że nie będziemy trafiali meczów. Wtedy wspólnie uznamy, że to nie ma sensu. Choć ja uważam, tak jak Wam pokazałem w tym pojedynku z komputerem i z tymi najlepszymi typerami, że jednak największą siłę rażenia mają te drużyny, które są powybierane od wielu, wielu lat i one dają najwięcej zarobić. I tak jak ten mecz Anderlecht z Genkiem, tam może być teoretycznie wszystko, według mnie tam będzie znowu remis i tu się nic nie zmieni. Także słuchajcie, wszystkiego dobrego. Nie grajcie na tak zwaną pałę, na siłę. Lepiej zagrać dwa kupony na weekend i mieć dwa trafione, niż grać 8 czy 9 kuponów. Pamiętajcie, im więcej tych kuponów zagracie, tym bardziej bukmacher zaciera ręce, bo zdaje sobie sprawę, że w wielu tych meczach będą niespodzianki, będą wpadały remisy, będą jakieś sensacje i będzie się cieszył, że po prostu przegraliście kasę. Także nie dajcie się. Wygrajcie w ten weekend jak najwięcej i zbierajcie na wakacje, bo mam nadzieję, że te wakacje już będą normalne, będzie można sobie wyjechać i na przykład za wygraną kasę polecieć sobie do mojej ulubionej Grecji. Trzymajcie się, hej, cześć!